Wiktor Szatkowski w kapitalnym nastroju. Jak smakuje to zwycięstwo? Bardzo dobrze. Długo wyczekiwana walka. Tu nastawiałem się na rewanż z chłopakiem za czerwcową porażkę. I dlatego cały czas trenowałem pod ten rewanż. Przygotowałem się w 100% no i się udało dzisiaj. Nie? Ciężkie warunki Mikołaj Bednarski postawił? No, ja nie kopałem całej swojej kariery, tylko w boks trenowałem. Dlatego obawiałem się jakichś tam ciężkich kopnięć i tak dalej, ale jak widać, wszystko poszło pomyślnie. W końcu go przełamałeś. Taki był plan, żeby zakończyć przed czasem? Nie, nie było jakiegoś tam planu konkretnie, ale udało się przed to bardzo dobrze. Im szybciej, tym lepiej zawsze. A mówisz, że boksowałeś, teraz K1, może MMA? Nie, wydaje mi się. Nie trenowałem parteru, wiem, że to bardzo ciężka rzecz ogarnąć te wszystkie jakieś tam dźwignie, niedźwignie, nie? Pozostaję na razie przy czymś prostym, że tak powiem, chociaż też nie można powiedzieć, że jest to proste, nie? Ale na razie tylko pojedyncze ciosy, że tak powiem. Fizycznie chyba czujesz się nieźle po tym pojedynku, nie zostałeś tam naruszony? Nie, wszystko jest okej. Okay. Dobrze się czuję. Mówi się, że kickboxing się odradza w Polsce. To wobec tego, jakie są twoje plany? Chciałbyś walczyć tutaj dla tej organizacji, przepraszam, czy może na przykład FEN albo DSF? No, to wszystko jest do dogadania. Wiadomo, pieniążki wchodzą w grę. Nie, żartuję. Na razie myślę, że przygotuję się do Mistrzostw Polski Seniorów w boksie. Nie wiem, czy też dostanę taką szansę w swoim bokserskim klubie, żeby tam pojechać, ale postaram się o to i na razie taki mam plan, że 14 stycznia jadę na seniorów i robię robotę. Da się w Polsce wyżyć ze sportów walki? No, nie wiem, nie robię tego dla pieniędzy, robię to tylko i wyłącznie z zajawki i po prostu z chęci tego, żeby być jak najlepszym, nie wiadomo. Na koniec kogo pozdrawiamy, bo tam narożnik podpowiada. Tak, całą bandę moją pozdrawiam serdecznie. Paulinę, moją dziewczynę, pozdrawiam mamę, babcię, siostry, brata, wszystkich kolegów, którzy mnie wspierali dzisiaj. No i co, trenerów przede wszystkim też za dobre przygotowanie, tak? Dzięki serdeczne, gratulacje. Dziękuję bardzo.